Szanowni Państwo, zapraszamy również do stoiska firmy Sempli. Na stoisku firmy Sempli poznamy naprawdę świetny, nowoczesny sposób na dom. Rozmawiamy z panem Sławomirem Miłto, który jest właścicielem tej firmy. Panie Sławku, proszę powiedzieć, w czym tkwi sekret, tajemnica tego nowoczesnego domu? Dynamicznie rosnące wymagania wobec systemów budowy wymagają od nas coraz nowych technologii, które sprostają tym wymaganiom. Takim systemem jest system, który my prezentujemy za nami, firmy Solcraft, którego rdzeniem izolacyjnym jest pianka poliuretanowa, z których tych modułów wznosimy i ściany, i dachy, które mają spełnić wymagania nawet domów w standardzie pasywnym. Błyskawiczna budowa, uniformizacja tych modułów pozwala na bardzo szerokie spektrum zastosowań. Można je wykorzystywać do budowania nowych budynków, można je wykorzystywać z powodzeniem do rozbudowy i do nadbudowy istniejących. Połączenie lekkości konstrukcji, błyskawicznej realizacji i efektywności energetycznej. Zakładamy, że to będzie przebój najbliższych lat do stosowania w budownictwie w Polsce. Chciałem przekazać, jeżeli Państwo byście mogli, chcieli bliższe szczegóły techniczne, chciałbym przekazać tutaj Pana Jana do rozmowy. On bliższe szczegóły Państwu przedstawi. Dobrze, dziękujemy serdecznie. My jeszcze później pewnie wrócimy do rozmowy. Tymczasem pod obstrzałem pytań będzie pan Jan. Panie Janie, to proszę nam przybliżyć, na czym polega ten system. Ja może tutaj tak stanę. Na czym polega ten system? Domyślam się, że to jest taki system modułowy, tak można to powiedzieć? System modułowy, który składa się z rdzenia z pianki PUR, o czym mówił pan Sławomir, w układzinach z płyt OSB. Specjalny sposób tworzenia tego kompozytu sprawia, że jest to element konstrukcyjny nośny o nośności, jeśli chodzi o budynki, do 4 kondygnacji. Jeżeli chodzi o dachy, o wzmocnionej nośności również na śnieg, na wiatr, redukując przy tym konstrukcję, czyli redukując również koszty budowy budynku. Jeśli chodzi o izolację, to wspomniał pan Sławomir z firmy Sempli. Te elementy są 2 razy cieplejsze od dostępnych na rynku o przystępnej cenie, o tym rozmawiamy, systemów izolacyjnych. Ta ściana, która może przenieść obciążenie do 6,5 tony na metr bieżący, ma współczynnik przenikania ciepła 0,15 W na metr kwadratowy Kelvin. Porównując do innych materiałów, jest to dwukrotnie cieplej niż wełna, czyli ta ściana miałaby nie 17 cm, a prawie 30 cm. Jeżeli chodzi o dokładność izolacji, rzecz, o której zapominamy, jeśli chodzi budując budynki energooszczędne i pasywne. Izolacja jest tutaj ciągła, nie ma możliwości penetracji powietrza, ponieważ jest to pianka PUR zamknięto-komórkowa. Co sprawia, że ma dobre właściwości izolacyjne, są zero przepuszczalne, co daje nam przy dzisiejszym modzie do zastosowania systemów rekuperacji, zastosowania ciepła, bardzo dużą sprawność. No właśnie, czyli z tych elementów wybudujemy nie tylko ściany, ale też stropy, tak? Możemy stropy międzykondygnacyjne, możemy budować również dach, no, który jest elementem najważniejszym praktycznie w budynku, jeśli chodzi o izolacyjność, ponieważ jak wiemy, no, ciepło ucieka nam do góry, warto je zatrzymać, warto je wykorzystać. Dobrze, czyli mamy ściany, mamy stropy i mamy dach. Jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Są to panele tradycyjne, jeśli chodzi o panele warstwowe, z wymiennikiem ciepła. Jest to produkt o nazwie Texpan. Są to płyty, które mogą zarówno zbierać ciepło nam użytkowe z dachu do podgrzania wody użytkowej. Możemy również, odwracając ten system od spodu, możemy budynek ogrzewać od środka. Możemy roztapiać śnieg, możemy budynek składać. Faktycznie tutaj mamy w folderze takie różne wersje tych systemów. Jest wersja absorpcyjna, grzewcza i grzewczo-absorpcyjna. Co jeszcze warto zapamiętać, jeżeli chodzi o ten system firmy Sempli? Znaczy, firma Sempli jest naszym autoryzowanym wykonawcą. Jesteśmy firmą Solcraft. Co warto zapamiętać? No, w tym momencie nie ma na rynku systemu do tak dokładnego budowania budynków, tak jak wspomniał pan Sławomir, spełniających wyśrubowane już w tym momencie, a w dalszych rozporządzeniach unijnych, tak wyśrubowanych wymagań dotyczących energooszczędności budynków.
Super, a ciekaw jestem, nie wiem czy tutaj da się to jakoś przekazać naszym widzom, ale jak to wygląda od strony kosztowej? I możemy tutaj to jakoś przekalkulować? Ile metr kwadratowy? Cenę metra kwadratowego budynku, powierzchni użytkowej wahają się od 2000 do 3000. Tu już nie ma co chodzić w szczegóły, bo to są kwestie okien, kwestie wyposażenia. Natomiast jeśli chodzi o koszty, warto wspomnieć o szybkim czasie budowy, realizacji budynków. To jest maksymalnie do 3 miesięcy, nawet przy dużych budynkach 400-500 metrowych. To znajduje zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, czy też... Nie tylko. W tym momencie jest budowana w Polsce pierwsza hala pasywna, produkcyjna hala pasywna, nie sportowa, ponieważ te już sportowe są, która jest budowana, już pokazuję. No, zaraz zobaczymy, z czego jest budowana. Budowana jest z płyt również, nie są to absorpcyjne płyty, one są bez wymienników ciepła. Z tego względu, że tam jest tak produkowana dużo ciepła przez maszyny, nie będzie ona potrzebna. Na czym polega jej rewelacyjność? To jest fragment płyty dachowej, która została również zastosowana na ściany ze względu na szczelność połączenia płyty. Już pokazuję. O! Płyta ta jako jedyna posiada zamek labiryntowy. Nie ma tu możliwości penetracji... Nie ma tu możliwości penetracji... mostka termicznego w ten sposób. Szczelność zamku składana jest również w ten sposób, że wkręt mocujący przechodzi przez dwie płyty, a nie przez jedną płytę do konstrukcji. Takiego rozwiązania niestety w naszym rynku nikt nie ma. Super, czyli nie tylko budownictwo jednorodzinne, ale też budownictwo przemysłowe. Dokładnie tak. Świetnie. Jak do Was trafić? Gdzie macie siedzibę? Jak można poprosić o wycenę? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o wycenę obiektów, posługujemy się współpracą z naszymi partnerami. Nasza siedziba jest w Michałowicach pod Warszawą. Zakład produkcyjny jest w Bogdance pod Łodzią. Oczywiście internet, strona, fanpage na Facebooku, gdzie mogą Państwo znaleźć realizację naszych partnerów. Od zwykłych budynków po naszych partnerów w Skandynawii, gdzie to jest na to bardzo duża moda, po houseboty, czyli tak zwane domy na wodzie. Tego też mamy, też są realizowane te obiekty w tej technologii. Super, no i na koniec ostatnie pytanie. Przygotowaliście jakąś specjalną ofertę dla osób odwiedzających targi? Myślę, że to pytanie musi być do pana Sławomira skierowane. Na pewno coś się znajdzie. Wiemy, że ma być praca nad pierwszą realizacją tego budynku w tym systemie tutaj w okolicach Rzeszowa. Myślę, że na pewno pan Sławomir się z chęcią nim pochwali. Możliwe, że to będzie już w tym roku, może nawet przed latem. Super, dobrze. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję i pewnie podejdziemy jeszcze kawałek dalej. Tam czeka na nas pan Sławomir. Pan Sławomir nam znowu coś ciekawego powie. Panie Sławomirze, tutaj mamy kolejne ciekawe rzeczy, tak? Chciałem Państwa jeszcze zaprosić na naszą drugą część stoiska, która jest poświęcona też technologii, która się rozwija i wchodzi mocno w rynek. To jest pianka otwartokomórkowa. Jesteśmy reprezentantem w tej części Polski sieci Skuteczna Izolacja, która jest siecią autoryzowanych wykonawców, którzy mogą wykonać tą izolację z kanadyjskiej pianki ICNN, która jest absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o jakość tego typu izolacji. Trzeci rok z rzędu została uznana za najlepszą pod względem jakości izolację w Stanach i w Kanadzie. To jest to, co tutaj widać, tak? Albo tutaj. To są próbki, tak. Tutaj jest przykład połączenia z elementami drewnianymi, żeby pokazać zarazem i przyczepność tego elementu do pianki. Jeszcze raz dziękuję za przybycie. Możemy zobaczyć, że element jest bardzo lekki. Zarazem ta pianka, wklejając się między elementy drewniane, nie wymaga żadnych dodatkowych zamocowań. Jest idealnym, wymyślonym specjalnie dla zastosowań w systemach szkieletowych, w połaciach dachowych, które też są formą systemów szkieletowych, wypełniaczem izolacyjnym o bardzo wysokiej trwałości, de facto dożywotniej dla budynku. No, gwarancja tutaj w tym przypadku pianki ICN jest 25 lat. Jest to materiał, który podbija, jest przebojem ostatnich kilku lat i z roku na rok bardzo dynamicznie rośnie ilość zainteresowanych zastosowaniem tej technologii inwestorów. W sposób genialny łączy dwie cechy.
bardzo wysoką paroprzepuszczalność, w niewielkim tylko stopniu mniejszą niż wełna mineralna, zarazem dając bardzo wysoki opór dla powietrza, które już przy grubości 15 cm ta pianka ma status bariery powietrznej, czyli bez zastosowania paroizolacji, żadnych dodatkowych warstw, jeżeli zostanie wykonana prawidłowo, to taka izolacja potrafi nam potrafimy uzyskać dom bardzo szczelny, spełniający warunki testów blowing door, czyli takich jak dla domów pasywnych. Błyskawiczny czas aplikacji, ocieplenie domu o powierzchni 300 i więcej metrów w ciągu jednego dnia. Praktycznie produkt absolutnie zdrowy, nie wnoszący żadnych zagrożeń nawet dla osób o wysokich wymaganiach zdrowotnych, czyli dla osób z alergiami lub nadwrażliwością na odczynniki chemiczne. Tak jak wspomniałem, praktycznie nie ulegający żadnym procesom starzenia. I to zostało stwierdzone na podstawie rzeczywistych, odsłoniętych realizacji, które były wykonywane ponad ćwierć wieku temu. Więc to nie jest gwarancja wymyślona albo przebadana w laboratoriach, tylko stwierdzona na podstawie rzeczywistego okresu od czasu wykonania. Tutaj na filmie, na prezentacji widzimy, jak wygląda ocieplanie poddaszy, czyli generalnie temat jest do dachów, tak? Czy ściany również? Te izolacje można wykonywać z wielkim sukcesem praktycznie wszędzie, gdzie projektanci lub inwestorzy pomyśleli o wełnie. Mam na myśli oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, połacie dachowe, ale nie mniej skuteczną i bardzo dobrą izolacją, a nawet dużo lepszą, bo prawie dwukrotnie skuteczniejszą, izolacją dla stropów, dla elewacji w systemie metody lekkiej, suchej, również jako materiał stosowany do izolacji akustycznej, nawet w pomieszczeniach biurowych, tam gdzie nam zależy na wytłumieniu, na braku przenikalności dźwiękowej. Praktycznie tylko zastosowania, gdzie jest ryzyko dużego napływu wody, czyli na tarasy lub ściany fundamentowe, dyskwalifikują te miejsca do zastosowania tej pianki. W te miejsca wykonujemy pianki zamknięto-komórkowe. Super. I jak zwykle zapytam o cenę. Jak to wygląda cenowo w tym przypadku? No, ceny oczywiście finalne dopiero są określane po oględzinach, gdzie nasi doświadczeni i przygotowani doradcy jadą na miejsce, dokonują oględzin, zwracając uwagę na szczególne miejsca, które wymagają ewentualnej naprawy. Bardzo ważne jest, aby zredukować lub zniwelować oddziaływanie mostków termicznych i dopiero wtedy ta cena może być ostatecznie sformułowana. Natomiast gdybyśmy porównali to do zastosowania wełny dobrej jakości, łącznie z uwzględnieniem kosztów realizacji, to możemy uznać, że jest to mniej więcej równoważna cena. Super. Panie Sławomirze, bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję Państwu. Zapraszamy do firmy Sempri. Zapraszamy do firmy Sempri.